Kochani, właśnie wjeżdżamy do Zabrza. Ta biała tabliczka nam o tym mówi. Parę minut temu, parę sekund temu za nami została tabliczka z napisem Zabrze. Także jesteśmy w Zabrzu, ale do stadionu mamy jeszcze, kochani, 8... zobacz, mam iść tu, bo to widać potem. 8,3 km. Będziemy tam o 15.30. Odbierzemy sobie bileciki, bo mecz jest o 18.00. Przypominam, kochani, że parę minut temu byliśmy w Chorzowie na stadionie Ruchu Chorzów. Poznaliśmy troszkę historii ruchu, byliśmy na ich obiektach, mamy pamiątkowy szaliczek na pamiątkę, natomiast w tym momencie jedziemy do ich odwiecznego rywala, do Zabrza. Kochani, z mojej wiedzy, którą na ten moment posiadam, jedni i drudzy mają 14 mistrzostw Polski. Nie wiem, jak to wygląda z pucharami Polski, ale chyba Zabrze ma więcej, tak? Tylko że ruch 6 zdobył, jak nas jeszcze nie powstało. No właśnie, Gutek dzisiaj zauważył, kochani, że... Potem jeszcze 7, jak my byliśmy... Tak, słuchajcie, Gutek zauważył to w świetny sposób, że Zagłębie Lubin powstało w 1946 roku i do tego momentu Ruch Chorzów już miał ile tytułów? To oni mieli 6 albo 7. 6 albo 7 tytułów, kochani, było w momencie, kiedy Zagłębie Lubin rozpoczynało swoją przygodę z piłką nożną w 1946 roku. Także w tym momencie, kochani, bardzo podobna sytuacja jest w Zabrzu, dlatego że Zabrze to, kochani, również mistrz Polski Galicji, czyli tego okresu przedwojennego. Natomiast o tym, myślę, poopowiadam wam troszeczkę potem, jak dojedziemy, dlatego że szabełki są już troszkę podmęczeni, kochani, i się zaczynamy przekrzykiwać. Natomiast jak będziemy bliżej stadionu, to się odezwiemy. W każdym bądź razie już z Zabrza witają was serdecznie szabełki. To jest odcinek taki, kochani, który rozpoczyna naszą wycieczkę. Zobaczcie, w tle tam kopalnie. Tak jak mówię, my jesteśmy na Śląsku. Powiem wam, że troszkę wam tego zazdrościmy na tym Śląsku, że tyle tutaj piłki nożnej, że właściwie co 5 minut, co 10 jesteśmy w innym mieście, a każde z tych miast ma swoją historię, swoją piłkę. Jest to fajne, miłe, sporo derbów. Tak jak Gutek mówi, słuchajcie, gdzieś tutaj dopiero przejeżdżaliśmy przez Rybnik. Za moment, zobaczcie, już za chwilkę Gliwice. Gliwice, którym gratulujemy, kochani, wczoraj. Gliwice ograły Poznań, Gutku? I są liderami, tak? A Warszawę kto obrał? Warszawę za Korona. A słuchajcie, zjedź w kierunku Roosevelta, czyli za 3 km już nam pokazuje się stadion. Także ja się rozłączam, jak będzie stadion, kochani, to się odezwiemy. No, no co mów, synuś, jeszcze nie włączaj, mam cię, mów. Gwiazd idzie na majstra. Gwiazd idzie na majstra? Słuchajcie, no wszystko możliwe, no na razie ma najwięcej punktów, hej, nie? Hej, trener, jak byliśmy na oboje, to mówił, co uczył nas niemieckiego, a nie no. Byliśmy z nim, tylko uczył nas niemieckiego. Tak? Powiedział, że gwiazd idzie na majstra, bo trener jest. Aha, trener z Gliwic, ten co was uczył, i Piast idzie na majstra. No wszystko jest możliwe, słuchajcie, że Piast idzie na majstra, no na razie świetnie sobie radzą. Pokonali Lecha. Słuchajcie, a Legia z kim przegrała? Z Koroną, tak? Nie, nie wiem. Z Koroną Kielce słyszałem. 1-0. Tak, albo 2-1. Nie, 1-0. No ja wyników nie znam, kochani, bo my cały czas w szabłowozie. Lech przegrał 1-0. Lech 1-0, a Legia chyba 2-1, coś jak kojarzę dobrze. Natomiast nie znam przebiegu, nie wiem, kto prowadził, kto przegrywał, kto gonił wynik. Natomiast, kochani, 4 km do mety, zaraz zrobimy jeszcze jedno wejście spod stadionu. Mamciu, dziękujemy ci bardzo. No i, kochani, wskakujemy do Zabrza po raz kolejny. No właśnie, to jest tutaj na Śląsku niesamowite, że to, dopiero byliśmy w Zabrzu, tak? Tam za nami pisał Zabrze. Tam pisało Zabrze? Nie Zabrze, tylko Gliwice. Gliwice, dokładnie. Zabrze, Gliwice. No widzisz, Gutku, tak jest na Śląsku, że... Łódź, Katowice, że tutaj, słuchaj, miasto przylega do miasta i każde z tych miast właśnie ma swoją historię, każde z tych miast ma, słuchajcie, piłkę na świetnym poziomie. Fajnie tu warunki do grania w piłkę mają. Natomiast my jesteśmy już na Roosevelta. Za kilometr, kochani, będziemy u celu. Natomiast pierwszy raz w życiu wjeżdżamy do Zabrza na stadion. Nie wiemy, gdzie go możemy zobaczyć, gdzie go wypatrzymy. Czy on jest gdzieś tu przy głównej drodze, czy gdzieś będzie... Przy głównej to chyba no właśnie, ja też jestem ciekawy, Gutku, w ogóle jak on wygląda. Bo jak piłka by wyleciała, to...
Uwaga, tu na prawej co to by było? Nie, tu na prawej widzę, mamy tylko jakiś, kochani, salon samochodowy. Natomiast już w Zabrzu byliśmy, potem po obwodnicy przelecieliśmy i do Zabrza wracamy z powrotem. Od strony Roosevelta, bo już jesteśmy na ulicy, na której usytuowany jest stadion. Przypominam, że dzisiaj, kochani, dwukrotny mistrz Polski będzie grał z 14-krotnym. Co tutaj mam zrobić? Aha, objechać tamtędy, dobra. Ty, a to przed nami to nie będzie, Gutku, czasem miejski ogród, hala widowiskowo-sportowa w prawo. Słuchajcie, może to być tu. Jest na lewo, patrz, Gutek! Ale jest, jaki piękny, patrzcie! Eno! Ślicznie to wygląda! Chodźmy na jego zobaczyć. Zobacz, Guteczku, to Allianz Arena! To jest parking Allianz Arena! Zaraz zapytamy pana tutaj. Słuchajcie, nie, no to jest, witamy serdecznie, dzień dobry. Czekajcie, ja zaraz coś podpytam pana tylko, bo gdzie jest ten niebieski barak, tak? Niebieski barak? Tak? Już wiemy, gdzie mamy jechać. Po prawej stronie jest piękny obiekt Allianz Arena, patrzcie. A tam jakie ogrody botaniczne mam. O, proszę, można ładnie odpocząć. Ale nas bardzo w tym momencie interesuje strona prawa. Zobacz, już się halogeny rozgrzewają. My będziemy za momencik, kochani, tam. Natomiast w tej chwili my musimy znaleźć... Może tu zapytamy, czy to jest wejście od strony... Nie, masz bramą numer 8. Wejście bramą od Piłsudskiego. Masz bramą 8, było napisane. A my mamy bramą 8 wejść, tak? Dobra, szukamy, słuchajcie, bramy numer 8. A tu jest 6. Tu było 7, czyli tamta następna brama była nasza. Słuchajcie, przy tamtej bramie mamy do odebrania zaproszenia, także ja się obrócę teraz tutaj. Jedziemy, kochani, za momencik. Chyba 8, tak mi się wydaje, że to było 8. Słuchajcie, klub sportowy Mostostal Zabrze. Mamy do odebrania... Znaczy, wiesz co, no myślę, że tutaj jest więcej klubów i więcej dyscyplin sportowych. No my akurat jedziemy, kochani, po piłkę nożną. No, jedzie tam Renówka, moment. Dobra. Czyli my do 8, tak? Słuchajcie, korzystając jeszcze raz z tego, że jesteśmy przy kamerce, ja mam gorącą prośbę, chciałbym gorąco podziękować dla pana Krzysztofa, który nam tutaj, kochani, zorganizował zaproszenia. Tu jest 7. Wejście na stadion bramą numer 8 od ulicy Piłsudskiego. Czy to jest brama numer 8? Tak. Tak, to jest brama numer 8. Czyli w tym momencie, czy tu możemy stanąć na prawo? Raczej nie, bo tu jest brama. Oni wszyscy stoją. Ale tu jest brama. Ale nie, tu za nim na przykład, na chwileczkę. Możemy tu stanąć, czy nie możemy? Możemy. Ja zaraz zobaczę, kochani, czy my tutaj jest zakaz, czy nie, bo ja tego nie wiedziałem. Żebyśmy nie narobili se kłopociku, także ja na sekundkę wyskoczę. Dzień dobry, witam was serdecznie spod stadionu, kochani, Górnika Zabrze. No, wchodzimy akurat od tej strony. Obiekt jest piękny, ale widzę, że jeszcze także w budowie, także jeszcze widzę, że... No patrz, to paczek zimnie, tak? Tak, tak, on jeszcze jest, kochani, ciągle w budowie. No bo jeszcze nie jest do końca zremontowany, tak? Natomiast już widzę, że pierwsi kibice gdzieś się rozpoczynają tutaj, kochani, pojawiać. Już kupują... 3 godziny do meczu? No. Jak twoje są poczucie przed meczem? Będzie dużo. Cicho. A jak myślisz, wygramy czy nie? Tylko cicho, chodź tutaj. Wygramy czy nie wygramy? Nie wiem. Ciężko będzie. Ja myślę, że Zabrze dzisiaj mocne warunki postawi, co? Ale chciałbym wygrać, żeby nie było wstydu, że pierwszy, tak jak z Termaliką. No ale właśnie Zagłębie jest dobrą drużyną do przełamania się. Zobaczcie, przełamała się na nas Termalika. Zabrze pewnie będzie chciało się bardzo przełamać. Mówiłem ci, że Olek Kwiek dołączył do drużyny Zabrza, tak? Szkoda, bo... No, bardzo... Mój ulubiony grajek. Słuchaj, a ty wyprowadzałeś go chyba, nie? Pomyliłem się, mój ulubiony grajek to jest... Słuchaj, ale ty wyprowadzałeś go chyba w tym, nie? O proszę, zaraz Kudeł zobaczy, będzie się działo. Kochani, mamy punkt z pamiątkami Górnika Zabrze. To świetnie, będziemy mogli sobie jakąś pamiątkę ustrzelić, co bardzo, bardzo nas cieszy. Halogeny już się rozgrzewają, kochani. To jest nasz niebieski kontener. To stąd, myślę, będziemy... Tak? Z którego roku klub? 1999. Gdzie masz to napisane? Tutaj pisze, coś. A nie. Ty, nie, to jest 1999, to jest Torcida. Słuchajcie, kochani, w tym momencie tu jest furtka numer 8. Myślę, że tu będziemy wchodzić, natomiast za momencik będziemy odbierać zaproszonko. Za momencik wybierzemy sobie jakiś fajny pamiątkowy szaliczek. Natomiast
No, pięknie to wygląda. Pięknie to wygląda. Mam ci, wiesz co? Weź, czekaj. No! Już coś upatrzyłeś ładnego? To czekaj, mamcia, stań ty w kolejkę, już zaraz przyjdę. Stań, bo to jest jeszcze chwilka. Słuchajcie, piękne pamiątki. Piękne pamiątki z Zabrza. Co ci wpada ładnie w oczko? Wszystkie są piękne, nie? Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy kibicami piłkarskimi, nie z Zabrza, ale pasjonatami piłki nożnej, także jakąś pamiątkę będziemy chcieli od was zakupić. Zaraz wybierzemy jakiś ładny szaliczek Górnika. Firma z wielką tradycją, jak dobrze kojarzę, 14 mistrzostw Polski, tak? 14 mistrzostw Polski. Troszkę słaby start w tym sezonie, ale wierzę w to. Tym bardziej, że dołączył do was teraz Olek Kwiek z Zagłębia, który dziś tu przyjechało. Także jesteśmy dobrej myśli. Tak, Misiu? Chcę coś powiedzieć, no i potrzymasz? Bo tam dla dzieci jest za darmo wata cukrowa. Pani jej powiedziała. O, ja cię kręcę. To lepiej nie mogliśmy trafić, kochane, kochani Zabrzanie. To zaraz tylko odbierzemy nasze zaproszenia, dlatego że dostaliśmy dzisiaj, panie Michale, zaproszenia od pana Krzysztofa, które zaraz odbierzemy. Będziemy dzisiaj kibicować w tym meczu. Ten jest przepiękny. No to w takim razie, jak ten jest... 48, a Zagłębie 46. Czyli 2 lata, czyli Górnik Zabrze 48 powstanie? Tak. To też jest młody klub stosunkowo do tej reszty, która... Gdyby brać historię tak jak inne kluby, to możemy od 1909. Znaczy pierwsze korzenie 1909, tak jak Krakowia chyba, oni nawet 8 zdaje się, nie? Tak, Krakowia 8. Myśmy byli na meczu Krakowi z Jagiellonią, też przyglądaliśmy się temu fajnemu widowisku. Zresztą ogólnie mówię, kochamy piłę nożną, jesteśmy kibicami piłkarskimi. A jaka cena jest tego, bo ten jest naprawdę 35. ładny. Ja powiem ci szczerze, Gutku, że... Ja powiem ci szczerze, że ten robi wrażenie. To jest jednostronny, myślę, co? Tak. To jest jednostronny, widzę, bo jest tak wykonany, że to jest na pewno jedna strona. Ja myślę, że słuchaj, Gutku, jak dla nas, dla kolekcjonerów, to jest chyba strzał w dychę. Także idziemy odebrać zaproszenia, zaraz do pana wracamy. Dziękujemy pięknie. Ten nam odłożyć. Zaraz go bierzemy. Kudełku, zaraz pójdziecie na watę. Dzisiaj. To idźcie na dmuchańce, a zaraz na watę i na... kochani, ja już sobie idę po odbiór, już sekundkę. Mamcia, to ja dam po tobie. Dobra. Tu masz 5. Bardzo miła atmosfera, miło nas tutaj zaskakuje, kochani. Bardzo, bardzo ciepły odbiór. Też piłka nożna jest tutaj mocną tradycją, aczkolwiek jestem zaskoczony, że Górnik Zabrze to firma z 46 roku. Gutek, no to dawaj go, no. Kupuj, kupuj. Poszedł Guciu kupić, naprawdę piękny, też jednostronny. Mamcia, wszystkie te szaliki jednostronne, one są tkane. To są szaliczki, no piękne, no co ci powiem. Zaraz zobaczysz, jak patrz. Zaraz zobaczysz, jaka piękna pamiątka kolekcjonerska. Dzień dobry, witam serdecznie, masz mamciu. My mamy do odbioru jeszcze szabelki zaproszenia u pani, pana Krzysztofa. Czy to jeszcze? Jeszcze ich nie ma. A o której? A o której przyjść, żeby potem bezpiecznie wejść? Bo chciałbym jeszcze żonie atrakcję zapewnić, wybiję się do jakiejś galerii. Daleko? Blisko? Gdzie się tam zrealizuje po tych swoich markietach i tak dalej. Nie tych takich bogatych. Ale piękne. Prawda. Albo podać mi adres, żeby z nami zabiegł.